dniu dzisiejszym nastąpiło zwieńczenie negocjacji oraz podpisanie umowy z jednym z naszych większych klientów na dostawę 130 sztuk nowych pojazdów marki DAF XF480. Jest to kolejny zakup tego samego klienta, tychże pojazdów po poprzednich 70. Po ostatnim odbiorze i eksploatacji tych samochodów kierowcy bardzo cenią sobie komfort oraz wyciszenie w samochodach. Są to pojazdy w dniu dzisiejszym, moim osobistym zdaniem, najbardziej dopasowane do rynku w transporcie międzynarodowym. Firma DAF poprzez dealera DBK, grupę DBK, współpracujemy praktycznie w 90% na każdej płaszczyźnie. Ekonomia pojazdu, system szkoleń kierowców przy odbierze pojazdów, system nadzorowania nad tymi pojazdami przez firmę DBK oraz DAF-a oraz ich support poprzez większość tematów jest moim zdaniem kluczowa, jeśli chodzi o dzisiejszą sytuację na rynku. Te typy nowych ciągników DAF testuję już od września tamtego roku i zauważyłem, że spalanie jest bardzo dobre, lepsze od innych marek i od tych wcześniejszych rodzajów DAF-a. Efektywność DAF-a mierzy się przede wszystkim tym, że kierowca pokonując 1000 km tym samochodem będzie mniej zmęczony niż w innym, tym, że jadąc tym samochodem rzadziej będzie musiał stanąć na tankowanie, bo auto nie dość, że mniej pali, to ma większe zbiorniki, ale efektywność to również te, wydawałoby się, raptem 120 kg lżejszego ciągnika, ale dla mnie jest to 120 kg lżejszego całego pojazdu, więc znowu spalanie. Z której strony nie chycimy tego samochodu, to zawsze na końcu mamy niższe koszty. Wiemy wszyscy, jak ciężko jest dzisiaj pozyskiwać kierowców w naszej branży, w związku z tym te duże kabiny, klimatyzatory, tak jak powiedziałem, komfortowe leżanki, to wszystko, z czego DAF jest znany od lat, sprawiło, że negocjacje zakończyły się sukcesem.